Witam serdecznie Ody z tej strony i dzisiaj rozwiązanie tego konkursu na wygranie sita. I ja wam jeszcze w dalszej części tego nagrania, tego filmu pokażę, gdzie jakby ktoś chciał kupić to sito. I raz na jakiś czas będziemy organizować właśnie taki konkurs na to sito, ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, moi drodzy, i teraz losowanie, kto wygra to sito. I podaliście mi bardzo fajną stronkę do tego. Wystarczy, że ja tutaj z filmu, którym kazałem tam wam pisać to sito, wezmę linka i tutaj w tej stronie wkleję po prostu URL tego filmu i załaduję komentarze. Komentarzy jest 588. Wybaczcie, że nie powiedziałem do kiedy jest ten konkurs, ale no nie umiem jeszcze tych konkursów robić, kiedyś sobie to jakoś tam wymyślę. I tak, teraz wystarczy kliknąć to, żeby po prostu wygrany się pojawił. Ja już w to klikam. I Łukasz Stach, sito dla stałych widzów, może być odbiór osobisty. No i widzisz, panie Łukasz, warto było skomentować, wygrałeś sitko. I teraz, Łukaszku, najlepiej jakbyś napisał do mnie na Facebooku, na grupie na Odyńcach. Normalnie priwa albo po prostu komentarz. Albo napisz, jak umiesz na YouTubie. Na YouTubie tam, czekaj, zaraz ci pokażę, jak się to tam mniej więcej pisze. Weźmy jakiś kanał, byle jaki. Kanał. Enter, bo nie wiem, czy to na swoim mogę akurat pokazać. Ale chcę ci pokazać, jak się pisze do kogoś. I ma tu koleś, jest bez kanału. I tak znajdziesz mnie jako Odyna. I tak. Ty bądź cicho. Otworzyli 100 tysięcy paczek chipsów. Swoją drogą bardzo ciekawe. I tak, w informacjach tutaj masz wyślij wiadomość. I tutaj musisz zaznaczyć, że nie jesteś robotem. No nie jestem robotem, ejże. Dalej. I napisz. To ja, Łukasz Stach, zgłaszam się po sito. I wtedy sobie porozmawiamy. Najlepiej daj numer telefonu albo coś takiego, żeby było jasno. Także to jest pierwsza sprawa. Kolejna istotna informacja to jest to, że możecie takie sita kupić, bo bardzo dużo osób mi truje po prostu żyć, po śląsku się tak mówi, na dupę, tym sitem. I tutaj jest pan Krzysztof Śliczniak. Ja podam w opisie pod tym filmem do link do niego na Facebooka i pisać do niego, że jesteście od Odyna i chcecie kupić to sito. To będziecie mieli na nie zniżkę 10%. Sita są chyba najmniejsze 108, nie pamiętam cen, ale mniej więcej coś koło 200 zł, więc 20 zł zachowacie, w kieszeni będziecie mieli. A ten facet, który produkuje te sita, to jak widzicie, jest to Polak, któremu się naprawdę udało i produkuje te sita dla firmy White z Stanów Zjednoczonych. To jest oponent Garretta na tym amerykańskim przede wszystkim rynku wykrywaczy i zamawiają właśnie u Krzysztofa, naszego kolegi Forumowicza z Odyńców, po prostu te sita. I tak się stało, że się skumałem z Krzyśkiem, no i powiedział, że da mi jedno sitko, żebym mógł dla was rozdać. No i to jest też taka forma reklamy dla niego, także nic tutaj nie ukrywamy. 10% macie zniżki, jeżeli powiecie, że ode mnie, że od Odyna, i my się tam jakoś dogadamy i na pewno będą jeszcze do wygrania sitka, bo czemu nie? A, i teraz jest jeszcze informacja istotna, bo ten komputer, na którym teraz nagrywam, czy chcesz zmienić schemat kolorów? Nie, nie chcę. I właśnie to jest to. To jest laptop, który dostałem, raczej dostałem, od brata dostałem na próbę po prostu montowania w terenie, że tak to nazwę. I może być troszeczkę inna jakość. Właśnie robię to próbę tego. Ale dobra, tym wam nie będę zawracał gitary. W ogóle mogłem to zrobić na takiej zasadzie, że będę gadał z tego, z głównej. O, teraz jest o wiele lepiej dla was. Nie pomyślałem. A no, ale się wprawię w boju. No i to jest taki test tego laptopa, jakbym już był w tym kamperze, czy jestem w stanie na przykład zmontować jeden jakiś film, który trwa, nie wiem, 7-8 minut. No tutaj nie ma dużo efektów jakiegoś bawienia się z montażem, bo po prostu do was gadam. Ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i w zasadzie tyle, no.
pisać do tego Krzyśka, jak chcecie kupić te sita i ty się, Łukasz, Stach, do mnie odezwij. Jak będą jakieś nieprzyjemności, że się będzie bardzo dużo ludzi zgłaszać i po prostu będą chcieli wyłudzić ode mnie to sito, które wygrał Łukasz, no to nie wiem, jak to zrobimy. Nie jestem na to przygotowany, szczerze mówiąc, i no mam nadzieję, że ludzie tak nie będą robili. Także trzymajcie się i to jest tylko taki krótki filmik po prostu o tych wygranych.